faktycznie. Mecz od samego początku, jeżeli chodzi o nasze wykonanie, był naprawdę na takim... bardzo mocno weszliśmy w ten mecz i były momenty, że troszeczkę gdzieś tam gubiliśmy pewne rzeczy, które gdzieś mieliśmy zaplanowane. Aczkolwiek walka, zaangażowanie tutaj naprawdę było naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Jeżeli chodzi o same prowadzenie gry, to w naszym przypadku ta gra była naprawdę dosyć rywalna. To nie była gra w takim naszym wykonaniu, jak to wcześniej wyglądało, że to miało to swój ciąg, że byliśmy dosyć mocno przy piłce. Tutaj mieć naprawdę jest to drużyna, która nieprzypadkowo nie przegrała jeszcze w tym sezonie i to było widać, że cały czas wybijali nas z rytmu, cały czas był problem z tymi fazami przejściowymi, szczególnie do ofensywy. I co się za tym brało, jakieś tam minimalne lub większe problemy mieliśmy z tyłu z tego powodu, ale w dużej mierze wychodziliśmy obronną ręką i radziliśmy sobie z tym. W drugiej połowie natomiast gdzieś nastawiliśmy się na takie dosyć szybkie wyjścia, troszeczkę przestawiliśmy nasze granie na troszeczkę szybkie wyjścia i udało nam się bodajże dwa lub trzy razy tak bardzo mocno, fajnie skontrować, że wyszliśmy praktycznie sam na sam dwukrotnie z bramkarzem. I to było dosyć bardzo fajne i pozytywne w tym wszystkim, w tym naszym graniu, szczególnie w tej drugiej połowie. Straciliśmy bramkę po stałym fragmencie gry, po dobrze rozegranym stałym fragmencie gry. No ale tak się zdarza, graliśmy z drużyną, która jest naprawdę klasową drużyną. I wynik dzisiejszy z całą pokorą i szacunkiem naprawdę z zadowoleniem przyjmujemy. Nie zgraliśmy na wyjeździe, także trudno nie być zadowolony. Dziękuję. Powiedziałbym tak, że nieszczęścia chodzą parami w dzisiejszym meczu, bo o każdym to nawet nie chcę dyskutować, bo nie wiem, czy on być zły, czy bo nie wiem, bo nawet ćwiczyliśmy ten element, mimo że nie wiem, czy warto jest przy całej drużynie ćwiczyć ten element, bo wydaje mi się, że z mojej kariery, że to jest głowa bardziej niż jakieś umiejętności. Po prostu trzeba udźwignąć tą presję meczu. Na treningu można strzelić 10 na 10 i później przychodzi mecz, a my nie strzelamy kolejnego karnego. Co do meczu, był to taki fizyczny mecz, a mimo tego stworzyliśmy sobie sytuacje podbramkowe. Ja myślę, że trochę nerwowości było w tym meczu, ale tak sobie myślę, żebyśmy się nie dali zwariować, bo mamy ok, punkt tylko u siebie i to jest nasza porażka dzisiaj, ale nie dajmy się zwariować, bo punktujemy dalej i będziemy dalej punktować i do kiedy idziemy to zwycięstwo, dlatego dajmy tej drużynie zaufanie i oczywiście początek był bardzo dobry, jest bardzo dobry, ale tak jak mówię, nie dajmy się zwariować.